Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mistrzostwa Świata 2021 Warszawa. Jan Krzysztof Duda w przedostatniej partii szachów szybkich, czyli 15 minut plus 10 sekund na zawodnika, mierzy się z najlepszym zawodnikiem Arabii Saudyjskiej, Salehem Salemem, o ile dobrze to wszystko wymawiam. Moi drodzy widzowie, partia niesamowita. Partia tutaj dała nam emocji niesamowicie dużo. Jeżeli ktoś widział na żywo, no to na pewno nie żałował. Przejdźmy do analizy tej arcyciekawej partii. Naprawdę trzeba przyznać, że na sekundach tutaj zawodnicy wykonywali no, niezłe ruchy. I teraz tak, Janek zaczął ruchem D4, przeciwnik odpowiedział D5, C4, Janek, E6, posunięcie skoczek na C3, skoczek na F6. No i teraz tutaj Janek wybiera wariant w gambicie hetmańskim, no wymienny na D5. Powstaje struktura karlsbadzka tak zwana. To jest dosyć taka znana struktura. Bardzo dużo ciekawych opcji w niej się może pojawić. Janek zagrywa goniec na G5, posunięcie C6. Tutaj solidne piony ze strony czarnych, ale jest ruch E3. Dzięki temu tutaj, że ten goniec wyszedł na G5, możemy sobie spokojnie już pionkiem zagrać i rozwijać dalej figurki. Posunięcie H6, goniec H4 jak najbardziej trzeba zagrać. Od razu nie opłaca się tak od razu wymieniać. Od razu. Dlatego, że no, lepiej trzymać groźbę. Groźba jest zawsze silniejsza niż jej wykonanie. Goniec zagrywa na E7, goniec na D3. Roszada ze strony czarnych. Tutaj czarne swobodnie wyprowadzają również figury. Skoczek z G na E2. To jest bardzo ważny ruch w tych strukturach. Zaraz zobaczymy dlaczego. Wieża zagrywa na E8 i tutaj Janek robi krótką roszadę. Po prostu skoczek z B na D7. Tutaj za dużo też nie komentuję, bo to są dosyć proste, debiutowe, książkowe posunięcia i posunięcie F3. I teraz widzimy, dlaczego skoczek zagrał na E2. Dlatego, żeby pionek tutaj zwolnił ucieczkę, zwolnił drogę dla gońca, żeby ruszył na F2 w razie czego. Ale to jest typowy motyw, że gramy gońcem na F2 i próbujemy atakować centrum poprzez ruch E4. B5. Dosyć ciekawe posunięcie. No, niby osłabiamy punkt C6, ale ten skoczek może zmierzać na B6 i się próbować ustawiać na polu C4. Ewentualnie pionki mogą tutaj robić szturm na skrzydle hetmańskim. Wieża od razu aplikowała się na polu C1, żeby próbować tego pionka podważać, na co czarne zagrały A5, goniec F2, tu spokojnie Janek realizuje swoje strategiczne plany, to jest dosyć łatwe z jednej i z drugiej strony, goniec A6, aczkolwiek ja wolę grać białym i nie wiem jak wy, dajcie znać w komentarzu, no czarne tutaj mają też spoko pozycję. Skoczek zagrywa na G3 i goniec na D6. Zobaczcie, że ten skoczek już znajduje bardzo ciekawą placówkę na polu F5, ale nie ma takiej potrzeby, żeby od razu tym skoczkiem grać, bo goniec zawsze wróci na F8 i trzeba będzie tym skoczkiem niedługo uciekać, bo G6 będzie groziło. Skoczek zagrywa na E2. Z C na E2 i teraz czarne przystępują do bardzo aktywnej gry, mianowicie C5. Ruch C5 jest ruchem normalnym. Tutaj skoczek teraz postanowił wstępem zaatakować gońca. Goniec na F8. No i teraz D bije na C5. Różnica teraz polega na tym, że ten skoczek z F5 ma opcję zagrania na D4, a nie powrotu na G3 po ewentualnym odstraszeniu go poprzez ruch G6. Skoczek zagrywa na C5. No i tego gońca nie możemy tak prosto oddać, dlatego na B1 będzie czuł się tutaj wyśmienicie. Mimo, że cofamy figurę, to goniec i tak po przekątnej świetnie sobie radzi. Posunięcie B4. No, czarne tutaj też nabierają rozpędu. I trzeba zauważyć, że aktywnie tutaj się figury zaczynają no, fajnie się ustawiać i dobrze czuć. No ale to wieża E1, jest to wszystko sprawa prosta, na tym poziomie oczywiście. Pozycja jest totalnie równa, ale gramy dalej. To jest izolowany pionek i można spróbować na niego grać. Wieża zagrywa na C8. Na co Janek odpowiedział dosyć szybko skoczek F4. Tutaj grał Janek dosyć szybko w debiucie. Posunięcie G6, skoczek D4, hetman B6. Nic się absolutnie jeszcze nie dzieje. Hetman D2, no tak jak mówię, cisza przed burzą. Za chwilę tutaj będzie niezła jatka, moi drodzy. Już za chwilę. Goniec zagrywa na D3, na D6 i ruch B3. Tak, żeby przy okazji tutaj odciąć ważne pola dla figur czarnych. Hetman B8. Widzimy hetman z gońcem już się świetnie po diagonali ustawiają jakieś tam opcje będą groziły na polu H2. Janek teraz zagrywa posunięcie, no muszę przyznać, że niezłe, bardzo sprytne, bo większość tutaj osób planowała zagrać na przykład posunięcie H4, żeby potem grać G4 i próbować atakować z tym gońcem króla
przeciwnika. No ale Janek zagrywa od razu G4. Bardzo ciekawy i sprytny ruch. Dlaczego? Otóż główny myk polega na tym, co jest po ruchu G5. Zastanawiamy się potem, bo skoczek musi odejść, a goniec tutaj robi pionka. No i wyobraźcie sobie, że tutaj wystarczy zagrać skoczek z F na E2. No to jest wyższa szkoła jazdy. Teraz co się dzieje po biciu na H2? Otóż król zagrałby na pewno na G2. No goniec raczej stąd musi uciekać. Tutaj komputer wskazuje takie posunięcia, czasami jak skoczek, w ogóle nie scena E4, ale ja tego kompletnie nie rozpatruję, to jest wzięcie figury, tam jakaś mała inicjatywa i tak dalej. W ogóle bardzo ciężko człowiekowi taki ruch skoczkiem zagrać, ale nie o to chodzi. Ludzki odruch to jest raczej goniec E5 i teraz skoczek na F5. Moi drodzy, skoczek znajduje piękną placówkę. On tutaj będzie strzelał w króla. Zauważmy też, że wieża H1 może świetnie podziałać na linii H i ten pionek H2 tak naprawdę był zbędny. I, że tak powiem, czarne tutaj, no, taką, można powiedzieć, dobry ruch zagrały dla białych, biorąc tego pionka. Taka mała uprzejmość szachowa, że tak powiem. No i teraz, w tej sytuacji na przykład, jakby poszło H5, no to moi drodzy, taki mały trening taktyczny, jak zagrać białymi, żeby tę partię już w zasadzie wygrać. Otóż okazuje się, że w tej sytuacji piękne kopnięcie na C5 mogłoby nastąpić i po wybiciu jest ruch E4, moi drodzy. Zauważmy, atakujemy wieżę, a co ważniejsze, hetman atakuje pionka i za chwilę daje mata królowi. No, takie pułapki tutaj istnieją, no więc tutaj zawodnik grający czarnymi skoczkiem od razu wrócił na D7, na co Janek król G2, ten ruch się zawsze przyda, nie ma już tutaj oczywiście tam szachów bicia z szachem, król G2 zawsze przydatne posunięcie, skoczek zagrywa na E5, na co Janek H4, ostro i zdecydowanie. Wieże się szybko wymieniły na C1 i hetman zagrywa na D8. Hetman przyczaił się tutaj na diagonali, ale co chcą w tej sytuacji zrobić czarne? Za chwilę się okaże po jednym posunięciu. Białe zagrywają wieża H1. No ten ruch Janka nie był najlepszy według silnika, bo tutaj dzieją się pewnego rodzaju komplikacje. Jak można byłoby lepiej zagrać? Przede wszystkim H5 byłoby dobrym zagraniem. Dlaczego? A dlatego, że no, G5 raczej nie wchodzi w grę z tego względu, że tutaj skoczek znajduje piękną placówkę. To już było mówione. Raczej po wybiciu na H5 pionek wybija po prostu na H5 i okazuje się, że białe mają świetną grę. Plan jest, myślę, że dosyć prosty. Można próbować zejść królem, na przykład na H1, zagrać wieżą, atakować króla w połączeniu z gońcem i skoczkiem, który może świetnie tutaj zadziałać. Mogłoby być bardzo niebezpiecznie, ewentualnie jakiś hetman C2 i tak dalej. W każdym razie pozycja na tym poziomie byłaby super, no ale Janek zagrał wieżą na H1. Z tą samą myślą, tylko że trzeba było próbować to robić szybciej. Hetman D7. O co chodzi czarnemu? Widzimy przecież teraz, że ten hetman właśnie ruszył na D8 i na D7. Okazuje się, że czarne są przyczajone na poświęcenie pionka, są gotowe na to. No i tak naprawdę można by było na przykład zagrać taki fajny ruch hetman D1. Dosyć trudne posunięcie, gdyż wracamy figurą, ale hetman świetnie po diagonali by to jednak nieco asekurował. Wieża H3 ze strony Janka. Nieco zaskakujące posunięcie, ale uważam, że posunięcie dobre. Posunięcie dobre, dlatego że po wszelkich poświęceniach wieża G3 dobrze broni króla. Goniec zagrywa na B8, na co białe odpowiedziały H5. No i teraz zawodnik grający czarnymi, no moi drodzy, tutaj od razu przystąpił do konkretów. Skoczek zbił na G4. No dobra, skoczek zbił na G4. Co zrobił Janek? Janek, moi drodzy, zbił pionka na G6. Dosyć dużo taktyki się dzieje, ale ofiarę na G4 należało po prostu przyjąć. Dziwię się, że tego nasz zawodnik nie zrobił. Dlaczego nie wziąć tego piona? Okazuje się, że na przykład po redukcji skoczka, co się raczej narzuca, jest hetman G4, jest po prostu wieża G3, hetman bije H5. Prawdopodobnie taki wariant mógłby nastąpić. Nie wiem, dlaczego Janek tak nie zagrał. Może nie widział dalszego progresu, ale jest figura za dwa pionki. Wróć, figura za trzy pionki, tylko że ten pionek jest izolowany. No i może z tego względu, że jakaś tam aktywność czarnych figur jeszcze istnieje. No ciężko stwierdzić, dlaczego tak nie poszło. Przypominam tu, że też czas odgrywał ważną rolę. Po biciu pionkiem na G6 białe od razu zbiły na F4, no odbić trzeba. No i teraz dzieje się niesamowita taktyka, moi drodzy. Dużo tutaj fajnych posunięć się narzuca i czarne wybierają ruch zaskakujący.
Goniec F1. O co chodzi w tym posunięciu? Przede wszystkim oddzielamy króla od wieży. No zbić trzeba, tak też poszło. I skoczek E3, moi drodzy. Skoczek E3. No wybić również trzeba i finalnie hetman zbija na H3 wieżę z szachem. Patrząc na tę pozycję, silnik tu bardzo lubię białe ze względu na dwie figury za wieżę. Tylko kwestia właśnie, czy się obronimy, bo ten król tutaj ma dosyć taką pozycję odkrytą. Król zagrywa na E2, no i teraz pionek tutaj wybija na G6, to są najlepsze ruchy czarnych. No i w tej sytuacji Janek zagrywa królem na D1. Nie najlepsze zagranie, ale też zrozumiałe, dlatego że król chce szybko uciekać w bezpieczne miejsce. Jak można byłoby grać inaczej? Otóż hetman C2 byłoby niezłe. To się może troszkę też narzucać, bo to jest proste chyba uderzenie na G6. Po szachu na G2 król mógłby zagrać na D3, ja wiem. To stoi tak bardzo nietypowo i bardzo paskudnie, ale to jest chwilowy tylko układ, z tego względu, że na przykład hetman wraca sobie na nowe bicie, w ogóle nie wchodzi w grę, bo białe tutaj zrealizowały przewagę prawdopodobnie materiału, więc hetman G3, po król D2 znowu mógłby nastąpić szach, ale teraz skoczek mógłby się zasłonić na E2. I to jest dosyć ciekawe, bo król F7, żeby bronić pionka, hetman C5 mogłoby nastąpić. I koordynacja figur nabrała tutaj pięknych rumieńców. Myślę, że białe mogłyby być tutaj dobre, tylko uciekający pion. I to są te pewnie problemy, które czarne mogłyby stwarzać przeciwnikowi. No trzeba być tutaj naprawdę niezłym taktykiem, żeby grać dalej tę pozycję. Partik po król D1. Skoczek zagrał na G4. Kolejne kopnięcie niesamowite. Zobaczcie, że skoczek atakuje tutaj gońca. Zrobi się strasznie gorąco w tej sytuacji. No, wybić trzeba, na co wieża zbiła na E3. Redukcja figur może uprościć grę czarnym. W tej sytuacji Janek no, gońcem wybija bardzo ważnego piona, ale też dając tutaj troszeczkę swobody królowi, żeby uciekł. Tylko, że ten ruch niestety jest no, błędem, moi drodzy. Błędem, którego czarne nie wykorzystały, bo zagrały wieżą na C3. Ten ruch już daje białym jakiś cień szansy. Ale jak należałoby zagrać? Przede wszystkim hetmanem zbić piona z szachem i powiedzmy po król E2, król E2, koń E2. Tutaj, moi drodzy, jest wieża bije E2, hetman bije E2 i hetman bije G6. No w tej pozycji białe nie są w stanie wygrać, a wygrać są w stanie czarne. Znaczy, czarne mają szansę, białe musiałyby walczyć o remis. Można by było też po biciu na G4 wygrać król C1, tylko że w tej sytuacji no trzeba było dostrzec taki bardzo trudny manewr. To jest wygrana już czarnych, można sobie spróbować poszukać opcji samemu. Moi drodzy, taktyka naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Otóż hetman G1 szach, król B2 i wieża H3 to bardzo trudne posunięcie. Grozi zagranie wieża H2 i na tej dwójce tutaj byłyby wielkie problemy. Ale co jeżeli goniec zagrywa na C2 i już taki ruch nie jest groźny? Ale groźny jest ruch wieża H1. No niesamowite tutaj rzeczy się dzieją, działyby się, bo tutaj już grożą maty i ta pozycja jest kompletnie przegrana już. Byłaby dla białych kompletnie przegrana. Na szczęście dla Janka, no tutaj panowie mieli mało czasu, więc decyzję trzeba było podejmować szybko. Wieża zagrała na C3, na co Janek właśnie koordynuje figury. Skoczek E2, hetman F1 z szachem, hetman musi się zasłonić, hetman F3, bazujemy ciągle na związaniach i hetman H4. Próba jakiejś aktywnej gry, próba jakiegoś zaatakowania tutaj króla. Ważne jest to, że skoczek broni C1, goniec broni D3. To są bardzo ważne pola, te figury dobrze ze sobą współpracują. Wieża zagrywa na E3, no i jedyny ruch hetman H2 z obroną. No trzeba tak grać, ale jest jeszcze pionek. I pionek zasuwa próba jakiegoś zagrania D3. Na co Janek odpowiada? Król D2. Oczywiście to jest dobre posunięcie. I teraz, moi drodzy, czarne po prostu zwariowały. Czarne, tutaj w ogóle przeciwnik Janka myślał, że te pozycje remisuje. W ogóle czarne grały chyba na remis, tak mi się wydaje, po tych posunięciach, które tutaj zostały wykonane, bo czarne zbiły skoczka licząc na wiecznego szacha. Od razu powiem, jak należałoby zagrać. Zwróćmy uwagę, że wystarczyło odejść wieżą. To się oczywiście łatwo mówi, wiadomo. Po gońcu D3
Następuje stabilizacja, hetman e3 szach, król c2, no wieża c7, by cały czas tego króla męczyła i na przykład, no nie widać tutaj dobrych opcji, bo jak król odejdzie, to hetman wchodzi na d2, no więc goniec na c4 z szachem, ale kolejne poświęcenie tutaj mogło nastąpić, no i ruch d3. No w tej sytuacji ta pozycja już jest no, kompletnym remisem tak naprawdę. Na szczęście dla Janka wieża zbiła na e2, na co hetman oczywiście odbił i hetman c3. Tutaj czarne myślały, że jest totalny remis, ale remisu nie ma. Król zagrywa na d1, hetman a1, król znowu na d2, żeby zyskać 10 sekund za ruch. Znowu szach, znowu król d1, znowu hetman i król c2. No i teraz już nie ma opcji hetman c3, bo król zagrywa na b1. No więc pionka na a2 trzeba zbić. Król d3, hetman b3, król zbija piona. Hetman c3. I w ogóle ruchem, który wygrywa, to jest posunięcie król d5, bardzo łatwe. Król zagrał na e4 i dacie wiarę, że czarne poddały partię. Czarne poddały w tej sytuacji partię. Janek zdobył punkt. Można byłoby jeszcze oczywiście próbować grać. Tylko cały myk polega na tym, że tutaj już figury są skoordynowane ze sobą. Hetman zawsze się broni. Te pionki nie uciekają. Pokażę zaraz wam, dlaczego one nie uciekają. Otóż na przykład nawet po teraz ruchu B3 ten król mógłby dalej zagrać na D5. I przypuśćmy, bo tutaj grożą już maty, więc jakiś hetman do powrotu by musiał... No, hetman musiałby po prostu wrócić. No i tutaj można by było wymienić hetmany. To jest bardzo ciekawa końcówka. Myślę, że bardzo pouczająca. I teraz o co chodzi? Co się dzieje, jak król zagrywa na G6, na G7? Otóż goniec mógłby zagrać na E4 i zawsze łapie te pionki, grając goniec na D5, bo jak pionek się poruszy, to zawsze goniec zablokuje te piony. Nie ma innej opcji. Więc na przykład w tej sytuacji po A4 dosyć ciekawy ruch król na E7. To są dosyć trudne ruchy. Zauważmy, że jak król zagra tutaj, to jest goniec F7 i ten sam motyw łapania pionów. Jeżeli król zagra, jeżeli teraz właśnie król zagra na G7, no to w tej sytuacji goniec na E4 by wygrywał. Tutaj goniec F7 również jest ruchem, który daje szansę, żeby wygrać pozycję, ale goniec E4 jest bardzo ciekawe. Zobaczmy, bo po ruchu A3 te pionki uciekają, ale mamy ruch F5. Jest A2, próba dorobienia hetmana, ale jest F6. No i król H8, F7, no i tu pozamiatane. Po dorobieniu hetmana jest mat. Moi drodzy, no cóż, trzeba przyznać, że tutaj dużym zaufaniem wykazał się przeciwnik Janka. Janek wygrał piękną partię, emocjonującą. No i żeby więcej takich pojedynków się tutaj nam klarowało. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.